Witaj w bajkotece. Zapraszam cię na bajkę przygody kapitana chmurka. Pewnego słonecznego poranka, kapitan chmurek, znany w całym królestwie powietrza za swoje odważne podróże, odkrył w swojej kajucie tajemniczą butelkę. Wewnątrz, zwinięta i zabezpieczona, leżała stara mapa. Ahoj załogo, zawołał, rozwijając pergamin. Mapa przedstawiała nieznane wody i wyspę, która zdawała się kryć niezliczone skarby. Wyspa mglistych gór, szepnął, a jego oczy zaświeciły się ekscytacją. Załoga złożona z najodważniejszych przyjaciół kapitana zebrała się na pokładzie ich statku, chmurnego żaglowca. Wśród nich była zwinna Zara, nawigator o sokolim wzroku i głośny Gabe który swoim potężnym głosem mógł przestraszyć nawet najbardziej niebezpieczne chmury. Kapitan podniósł mapę. Do dzieła, przyjaciele, czeka nas przygoda. Ogłosił. Wiatr zaczął dmuchać mocniej, wypełniając żagle statku, który powoli unosił się w niebo, kierując się w stronę nieznanych wód. Zara studiowała mapę, prowadząc ich przez skomplikowane strumienie powietrzne i unikając niebezpiecznych burz. Podróż nie była łatwa napotkali chmury gradowe i wiry powietrzne, ale dzięki sprytowi i odwadze załogi, chmurny żaglowiec przemierzał niebo z niezachwianą determinacją. Kapitan chmurek stał na dziobie, obserwując horyzont, jego serce bijące w rytm przygody, która właśnie się rozpoczynała. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, kontury mglistej wyspy zarysowały się na horyzoncie. Kapitan chmurek i jego załoga byli gotowi na wszystko, co przyniesie im ta tajemnicza wyspa. Przygoda właśnie się zaczynała. Gdy chmurny żaglowiec zbliżał się do mglistej wyspy, kapitan chmurek i załoga zauważyli, jak gęsta mgła otula jej szczyty. Wyspa wydawała się być żywa, pulsująca tajemniczymi opowieściami i legendami. Zara, z mapą w ręku, prowadziła statek przez zdradliwe chmury, aż w końcu wylądowali na niewielkiej polanie, otoczonej przez gęsty las. Uważajcie, przyjaciele, ostrzegł kapitan. Mglista wyspa jest pełna tajemnic, ale również niebezpieczeństw. Załoga zebrała swój sprzęt i ruszyła w głąb wyspy. Las był gęsty, a dziwne dźwięki wypełniały powietrze, sprawiając, że każdy krok wydawał się być ważniejszy od poprzedniego. Nagle? Głośny Gabe zatrzymał się, podnosząc rękę. Słyszycie to? Spytał, wskazując w kierunku gęstej mgły. Z mgły wyłoniła się tajemnicza postać, stara, mądra sowa, która patrzyła na nich swoimi głębokimi oczami. Poszukujecie skarbu mglistej wyspy, zawołała, jej głos był spokojny, ale niosący w sobie wagę wieków. Sowa opowiedziała im o zagadce starożytnego zegara, który był kluczem do odkrycia skarbu. Ale pamiętajcie, ostrzegła, skarb jest strzeżony przez ducha wyspy, który wymaga odwagi i sprytu od tych, którzy chcą go zdobyć. I z załogą kontynuowali swoją podróż, teraz z nową wiedzą i determinacją, aby rozwiązać zagadkę starożytnego zegara. Wiedzieli, że przed nimi jeszcze wiele wyzwań, ale ich przyjaźń i odwaga były silniejsze niż jakiekolwiek przeszkody, które mogły stanąć na ich drodze do skarbu. W głębi tajemniczego lasu na mglistej wyspie, Kapitan Chmurek i jego załoga dotarli do starożytnej polany, gdzie wśród gęstej roślinności ukryty był dawno zapomniany zegar słoneczny. To musi być ten starożytny zegar, o którym mówiła Sowa, zawołała Zara, wskazując na zdobione symbole i runy pokrywające jego powierzchnię. Kapitan Chmurek przyjrzał się zegarowi, próbując rozczytać jego zagadki. Musimy ustawić cienie tak, aby wskazały drogę do skarbu, zauważył, przesuwając ręcznie jeden z kamieni zegara. W miarę jak manipulowali zegarem, nagle zaskoczyła ich zmiana, z ziemi wyłoniła się ścieżka, układająca się w kierunku nieznanych głębi wyspy. Załoga podążyła nowo odkrytą ścieżką, która prowadziła ich przez zagadkowe ruiny i starożytne konstrukcje, aż dotarli do olbrzymiej zarośniętej bramy. Przede wszystkim musimy działać razem. Za bramą rozciągał się ukryty ogród, pełen egzotycznych roślin i świecących kamieni, które oświetlały ich drogę. To musi być serce wyspy, szepnęła Zara, patrząc z zachwytem na otaczające ich cuda. Ale wiedzieli, że to nie koniec ich przygody. Gdzieś w tym magicznym miejscu krył się skarb, a z nim kolejne wyzwania. Kiedy kapitan chmurek i jego załoga weszli do tajemniczego ogrodu, natychmiast poczuli, że każdy krok przybliża ich do legendarnego skarbu. Jednak ich drogę zablokowała grupa rywalizujących piratów, dowodzonych przez przebiegłego kapitana mroku, który również pragnął zdobyć skarb mglistej wyspy. Nie pozwolimy wam przejść, zawołał kapitan Mrok, wyciągając swój lśniący szpadel. Twarz kapitana chmurka rozjaśnił uśmiech. Nie szukamy walki, ale nie cofniemy się przed wyzwaniem, odpowiedział stanowczo, przygotowując się do obrony. Zanim doszło do starcia, Zara, zawsze pełna pomysłów, zaproponowała rozwiązanie. Może zamiast walczyć, możemy rozwiązać zagadkę razem? Skarb wystarczy dla nas wszystkich. Kapitan Mrok, zaskoczony jej propozycją, na chwilę się zastanowił, a jego załoga wymieniała zaciekawione spojrzenia. W końcu, po krótkiej naradzie, rywale zgodzili się na współpracę. Kapitan Chmurek, zadowolony z pokojowego rozwiązania, podzielił się wiedzą o starożytnym zegarze i tajemniczej ścieżce, którą odkryli. Razem, jako większa grupa, kontynuowali poszukiwania, przemierzając ukryty ogród w poszukiwaniu kolejnych wskazówek. Współpraca między dwiema załogami okazała się owocna. Nie tylko pokonali kolejne przeszkody z większą łatwością, ale także nauczyli się cenić siłę zespołu i różnorodność umiejętności. Kapitan chmurek i kapitan mrok zdawali sobie sprawę, że prawdziwa wartość przygody nie leży w skarbie ale w przyjaźniach, które na niej zyskali. Pod koniec dnia, kiedy słońce zachodziło, malując niebo na złoto i czerwień, obie załogi stanęły przed kolejnym zagadkowym wyzwaniem, które mogło prowadzić ich do serca skarbu mglistej wyspy. Wspólnymi siłami przygotowywali się do jego rozwiązania, pewni, że żadna przeszkoda nie jest zbyt wielka dla prawdziwych piratów, którzy nauczyli się wartości współpracy. Po wspólnym pokonaniu niejednej przeszkody, kapitan chmurek, jego załoga oraz piraci pod wodzą kapitana mroku dotarli do serca tajemniczego ogrodu, gdzie czekała na nich ostatnia zagadka. Przed nimi stanęła imponująca konstrukcja, starożytna brama, na której wyryte były zagadkowe symbole i rytuały. Musimy połączyć nasze wiedzę i siły, aby ją otworzyć. Stwierdził kapitan mrok, patrząc na inskrypcję. Każdy z członków obu załóg przyglądał się znakom, próbując rozszyfrować ich znaczenie. W końcu, po wielu próbach, głośny gabę wpadł na rozwiązanie. Te symbole odpowiadają gwiazdom na niebie, wykrzyknął, wskazując na konstelacje, które zaczęły pojawiać się na wieczornym niebie. Razem, z pomocą gwiazd i odrobiną intuicji udało im się ustawić kamienie wokół bramy w odpowiedni sposób. Nagle ziemia zadrżała, a brama powoli zaczęła się otwierać, odsłaniając wejście do ukrytej komnaty. Światło księżyca oświetliło ich drogę, gdy ostrożnie weszli do środka. Wewnątrz, wśród starożytnych rzeźb i fresków, znajdowały się skrzynie pełne złota, klejnotów, i niezliczonych artefaktów. Ale wśród tych bogactw prawdziwym skarbem była starożytna księga leżąca na centralnym ołtarzu. To więcej niż bogactwo, to wiedza przodków tej wyspy, mówił kapitan chmurek, wskazując na księgę. Radość z odkrycia była ogromna, ale obie załogi zdawały sobie sprawę, że najcenniejszym skarbem, jaki znaleźli, były nowe przyjaźnie i doświadczenia zdobyte podczas wspólnej przygody. Zdecydowali, że skarby zostaną podzielone równo, ale księga zostanie zabezpieczona i przekazana do nauki, aby wszyscy mogli czerpać z jej mądrości. Kapitan chmurek i kapitan mrok, niegdyś rywale, teraz stali się przyjaciółmi dzielącymi wspólny szacunek i podziw. Ich przygoda na mglistej wyspie nie tylko przyniosła im materialne bogactwa, ale także nauczyła ich, że największą wartością są wspólne cele i wzajemne wsparcie. W świetle wschodzącego słońca, po nocy pełnej odkryć, kapitan chmurek, jego załoga oraz załoga kapitana mroku przygotowywali się do kolejnego wyzwania. Skarby zostały podzielone, ale przed nimi stanęła ostatnia próba opuszczenie wyspy z cennym ładunkiem. Nagle z gęstej mgły wyłoniła się postać ducha wyspy, strażnika skarbów. Jego postać była eteryczna, a oczy świeciły tajemniczym blaskiem. Aby opuścić wyspę z moimi skarbami, musicie udowodnić, że wasze serca są czyste, zawołał duch. Każdy z członków załóg musiał podzielić się osobistą historią, która pokazywała ich dobroć i odwagę. Jeden po drugim piraci opowiadali o swoich przygodach, ucząc się nawzajem o wartościach, które kierowały ich życiem. Kapitan Chmurek opowiedział o swoim największym skarbie, przyjaźni i zaufaniu, które budował wśród swojej załogi. Kapitan Mrok z kolei podzielił się historią o przebaczeniu i drugiej szansie, którą dał kiedyś swojemu największemu wrogowi. Duch wyspy, słuchając ich opowieści, został poruszony ich szczerością i odwagą. Wasze serca są rzeczywiście czyste, stwierdził znikając w porannym świetle, a mgła wokół wyspy zaczęła się rozpraszać. Załogi, teraz wolne od klątwy ducha, mogły bezpiecznie opuścić wyspę. Z pokładu chmurnego żaglowca oraz statku kapitana mroku patrzyli wstecz na mglistą wyspę, która zniknęła w dalach, jakby nigdy nie istniała. Ten dzień nauczył ich, że prawdziwa odwaga nie polega na pokonywaniu wrogów, ale na mierzeniu się z własnymi słabościami i przekraczaniu granic dla dobra innych. Z nowo zdobytymi skarbami, ale przede wszystkim nieocenionymi lekcjami życia, obie załogi były gotowe na nowe przygody wiedząc, że największym skarbem, jaki posiadają, jest ich przyjaźń i wspólne wspomnienia. Gdy chmurny żaglowiec i statek kapitana mroku oddalały się od mglistej wyspy, kapitan chmurek stał na pokładzie, rozmyślając o przygodach, które razem przeżyli. Wiatr delikatnie kołysał statkiem, a morze było spokojne, jakby celebrowało ich zwycięstwo, i bezpieczny powrót. W tym momencie kapitan chmurek zebrał swoją załogę i przyjaciół z załogi kapitana mroku na pokładzie. Przyjaciele, nasza przygoda dobiegła końca, ale lekcje, które z niej wynieśliśmy, pozostaną z nami na zawsze. Zaczął. Podzielił się swoimi przemyśleniami o wartości odwagi, przyjaźni i dzielenia się nie tylko skarbami, ale i wiedzą oraz doświadczeniami. Zara, głośny gabę, kapitan mrok i reszta załogi słuchali, a ich twarze rozjaśniały się uśmiechami. Wiedzieli, że choć skarby mogą zniknąć, prawdziwe bogactwo leży w przyjaźniach, które zbudowali, i wspólnych przeżyciach, które zmieniły ich na lepsze. Kapitan chmurek ogłosił również, że starożytna księga zostanie przekazana do Biblioteki Królestwa Powietrza. Aby wszyscy mogli uczyć się z jej mądrości. Niech nasza przygoda służy jako przypomnienie, że największe skarby to te, które możemy dzielić z innymi, powiedział. Na koniec załogi obiecały sobie, że spotkają się ponownie, by razem wyruszyć na nowe przygody. Wznieśli toast za przyszłe podróże, wiedząc, że ich przyjaźń przetrwa próbę czasu. Statki powoli zniknęły na horyzoncie a słońce zachodziło, rzucając złote światło na ich żagle. Był to koniec jednej przygody, ale początek wielu innych. Kapitan chmurek i jego załoga wraz z nowymi przyjaciółmi patrzyli w przyszłość z nadzieją i ekscytacją, gotowi na wszystko, co przyniesie im los. Mam nadzieję, że bajka ci się podobała. Do zobaczenia kolejnym razem na bajkotece.